Siemanko kochani, wczoraj w Stargardzie, czyli w moim mieście, została otwarta nowa cukiernia Fit Cake. Jest to taka cukiernia, tak naprawdę nie cukiernia, bo ona sama się tak nazywa, ale o co w tym chodzi? Serwowane są tam różne desery, kawy, ciasta, słodycze, masa jest tego. I dlaczego nie cukiernia? Bo w tym miejscu nie używa się białego cukru. Są zamienniki takie jak ksylitol, erytrytol, jest masa dań też skierowana dla osób, które znajdują się na diecie ketogenicznej, dlatego wchodzę do środka, sprawdzę jak to smakuje, ile kosztuje, jak w ogóle wygląda menu. Chodźcie ze mną. Tutaj moi drodzy widzicie Fit Cake Stargard. Godziny otwarcia codziennie od 9 do 18. I tak jak reklamują się, że w środku są dania bez laktozy, bez glutenu, bez białego cukru i również są opcje wegańskie. I moi drodzy, tutaj serwowane są również gotowe śniadania, jak widzicie, na słono. Śniadanie z 3 jaj z dodatkami za 35 zł. I do wyboru są jajecznica albo jajka sadzone, jajka gotowane, dwa rodzaje warzyw na talerzu, pieczywo i do wyboru macie węglowodanowe lub ketogeniczne. Plus do tego dodatki z listy bekon, hummus, szynka, serek wiejski. Oprócz tego serwowane są bajgle różne z dodatkami. Tu są oprócz cen wyszczególnione wartości odżywcze jak kalorie, białko, tłuszcze, węglowodany. No i śniadania na słodko. Jogurt grecki lub kokosowy z granolą za 20 zł. Jogurt grecki lub kokosowy z ketogranolą. Ciekawa opcja. Cukiernia, a jednocześnie też serwowane są śniadanka. I tak moi drodzy, prezentuje się menu, różne rodzaje kaw, w tym nawet kawa kuloodporna, no oczywiście musi być herbaty zielona, yerba mate, czarna i inne zimne napoje. Serwowane są również gorące czekolady, pancake'i, naleśniki i gofry. Natomiast tu obok w lodówce to już macie gotowe ciasta, torty. Różne odpowiedniki takich popularnych cukrowych też deserów, jak widzicie na przykład Twix słony karmel, donut a la Oreo. Wszędzie macie wyszczególnione składniki, wartości odżywcze, no i ceny oczywiście. Jak widzicie tutaj batony, czekolady też były, desery takie jak właśnie różne jaglanki a la Kinder Country. Dobra, pora coś zamówić, zjeść i ocenić. Na dworzu 32 stopnie gorąca, dlatego zamówiłem sobie kawę mrożoną. Do tego naleśniki z owocami jeżynowymi i taką specjalną. Zaraz się przekonam, jak to w smaku wygląda ta ketogeniczna Nutella. Jak widzicie, jest słodko, ale żeby było jeszcze słodziej, bardziej słodko, no to jako deser wleci torcik chałwowy. Jeżeli chodzi o naleśniki, to w środku jest w nich serek mascarpone. Przekroję, pokażę wam moi drodzy. No jest. Jest, jest. Jak w smaku? Mega słodziutkie. Delikatne ciasto naleśnikowe. Jak najbardziej, naprawdę bardzo dobre. Teraz połączę sobie te owoce i Nutellę, spróbujemy z resztą dodatków. Jak można nie lubić czegoś takiego? No kochani, zobaczcie. I to nie ma grama białego cukru, ale dorzucimy sobie tutaj jeszcze te owoce. Przypominam, owoce jeżynowe. Jak najbardziej na diecie keto dozwolony. Przepraszam, że tak robię to łapami. To sobie odłożę.
I spróbujemy. Patrzcie, ładnie, właśnie serek mascarpone wypływa z środka. Serek mascarpone, 40% tłuszczu. Pycha, serio, mega dobre naleśniki, polecam. Tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą keto Nutellę, no to naprawdę bardzo mocno kakaowo-orzechowa, w sensie dużo czuć bardzo intensywny smak, posmak kakao i orzechów laskowych. Jest to takie bardzo zwarte, intensywny smak naprawdę. Nie jest super słodki, to akurat na plus, naprawdę. Jak najbardziej, dobre. Ja, moi drodzy, po tych dwóch naleśnikach to już mogę powiedzieć, że jestem najedzony. Ale jeszcze pora na torcik chałubowy. Ocenimy smak i pokażę Wam w ogóle, jak wyglądają makroskładniki takiego torcika, jakie składniki kryją się w środku. Tak właśnie wygląda torcik chałubowy. Zaraz przystąpię do testu smaku. Tutaj Wam zbliżę, jak on tak wygląda, ale taki kawałeczek kosztuje 17 zł. I ładnie jest opisane, co mam w sobie. Jaja, kurze, mascarpone, śmietanka, 30% tahini, olej kokosowy, olej rzepakowy, mleko sojowe, espresso, masło orzechowe, mąka kokosowa, mąka migdałowa, babka jajowata i erytrytol. Jeżeli chodzi o makroskładniki, to jest to 353 kalorie, 9 gram białka, 5 węgli, 33 tłuszczu. No to, moi drodzy, no, typowo ketogeniczny deser. O, bardzo mięciutkie. A jak smakowo? Jezu. Bardzo słodkie. Bardzo czuć jakby smak tofi. Jezu. Ale pyszne. Orzechy. Chyba ta bardziej mąka migdałowa. Ale słodziusie. Słodziusie. Czuć jakby takie karmelowe. Bardzo miękkie, puszyste, jeżeli chodzi o konsystencję. Dobra. I zobaczcie, kochani, jeżeli chodzi o załogę tutaj Fit Cake, to założycielką jest Magda, uprawiająca od 20 lat biegi długodystansowe, weganka i entuzjastka leczenia przez jedzenie. Dodatkowo jeszcze w załodze jest Monika, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyczka, Natalia, uczennica technologii żywienia, Nina, trenerka personalna, dietetyczka też. No słuchajcie, tutaj ludzie pracują, są na miejscu, którzy znają się na rzeczy. Moi drodzy, ja jestem mega najedzony. Widzieliście te dwa naleśniki, ten torcik chałubowy, do tego kawa mrożona. Ja już mam koniec. Naprawdę, takie desery są bardzo sycące. No to z racji właśnie ilości tłuszczu w nich, ale dobra, no pora na podsumowanie. Obiektywnie muszę powiedzieć, że jak najbardziej polecam taką miejscówkę, takie cukiernie dla osób będących na diecie ketogenicznej, ale nie tylko, też dla wszelkich osób na dietach niskowęglowodanowych i w ogóle dla osób, które nie chcą mieć wielkiej dupy od ilości zjadanego cukru, tylko jednak kontrolują to, co jedzą. Jeżeli chodzi o smak tych deserów, jak najbardziej, naprawdę, no polecam, kurczę. To jest mega, bardzo, bardzo, bardzo pyszne, zwłaszcza ten torcik chałubowy wygrał, jeżeli chodzi o moje zdanie. A jeżeli chodzi o Wasze zdanie, no to napiszcie w komentarzu, jak podobała się Wam ta cukiernia i napiszcie również, czy w Waszym mieście są takie cukiernie dla osób na diecie keto, na diecie low carb, czy są jeszcze może jakieś takie restauracje. Napiszcie, ja jestem ciekaw, natomiast wracając do cukierni Fit Cake. Tutaj w opisie na dole udostępnię Wam linka do ich strony. I cóż, muszę Was naprawdę aż zaprosić, mimo że to nie była żadna
współpraca, chociaż rachunku nie zapłaciłem, tak, bardzo miła właścicielka Monika, pozdrawiam Cię, pozdrawiam w sumie całą załogę, bo fajna atmosfera tam panuje. No i cóż, ja Wam polecam, polecam również, abyście zasubskrybowali kanał Keto Aktywnie. Na dole czerwony przycisk z dzwoneczkiem i widzimy się również na moim Instagramie i TikToku. Trzymajcie się. Hej!